szerzej nogi. Jak się czuję przed walką? Czuję się znakomicie, jestem mocno zmotywowany. W tamtym roku nie udało mi się wygrać w Jeleniej Górze, to też było taki motor napędowy, żeby dać siebie jeszcze więcej w przygotowaniach. Czuję się świetnie, jestem świetnie przygotowany. Liczę, że dam dobre widowisko jutrzejszego dnia. Po prostu to jest walka, to jest sport, ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Liczę, że to jutro ja będę tym zwycięzcą, więc naprawdę nie mam żadnego kłopotu. Przede wszystkim chciałbym mocno ruszyć od początku na przeciwnika, złamać go, rozbić. Liczę, że to mi się jutro uda. Że ostatnio przegrałem w Jeleniej Górze i to jest dla mnie też takie udowodnienie przede wszystkim sobie, że potrafię wygrać tutaj na swoim terenie. Troszkę może mi presja ostatnio spaliła swoich kibiców, głośny doping. Ciekawe co będzie, już no, mamy mocne, już jest mocne rozbicie. Ale bomby poszły, czy tutaj to wytrzyma? Czy będzie koniec tej walki, czy sędzia trener, czy może się podda? Złapał swój koniec. Przed walką czuję się bardzo dobrze, jestem zmotywowany. Ciężko przepracowałem okres, ten, który miałem przepracować, także czuję, że jest ok. Jest adrenalina, są emocje, dlatego jak zawodnik robi wagę w dół, musi zbijać te kilogramy, to jest naprawdę wycieńczające. Cała walka zaczyna się nie na walce w oktagonie, tylko na przygotowaniach. When she enters the room, be enthused, but don't look too amused. This is a queendom, please respect her rule. Chwilę przed walką czuję się dobrze. To jest Jelenia Góra, moje miasto. Mam coś sobie do udowodnienia i udowodnienia kibicom. Poprzednia walka była mocno krwawa i przyniosła dużo emocji, dlatego jestem pełny nadziei i naładowany na to, żeby dać kolejny mocny pojedynek i twardy. Czego możemy spodziewać się po mnie? Innego mnie niż ostatnio. A tak powiem w skrócie. Od ostatniej walki minął prawie rok mój. Musieliśmy trochę odpocząć, trochę kontuzja, trochę przemyśleń.
I zobaczycie, no, Roberta 2.0, mogę tak powiedzieć od razu. Zupełnie innego niż był pokazany z Aleksandrem Wessnerem rok temu w Jeleniej Górze. Idziemy, idziemy. Jedna strona, a teraz jedna strona. Nie zostawaj. Super. Asiu! Dalej, dalej, dalej. 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 D